Na zegarach wybiła godzina 18.30, a więc pora na program Piłkarskiej Niższej Ligi ze studia Telewizji Regionalnej. Witają Państwa Radosław Salamon oraz Adam Michalik. Adam, ten weekend stał pod dyktando spotkań szlagierowych w B-klasie, czwartej i piątej grupie, no i sporych niespodzianek głównie w klasie okręgowej. No, jeśli możemy mówić o niespodziankach, no to nie do końca bym się z tym zgodził. No, wydaje mi się, że potwierdziły się po prostu te nasze spostrzeżenia z poprzednich kolejek i może patrząc przez pryzmat tabeli, to były niespodzianki, ale patrząc na dyspozycję poszczególnych zespołów, to wydaje mi się, że niespodziankami tego nazwać nie możemy. Adam, zanim przejdziemy do według mnie niespodzianek, a według Ciebie nie do końca, to najpierw przeanalizujemy to, co działo się w lidze trzeciej oraz w lidze czwartej. Trzecia liga, grupa trzecia, Unia Turza Śląska, KGHM Zanam Polkowice. Adam, w tamtym tygodniu mówiłem na przykładzie rezerw Miedzi, że jeżeli na stałe chcesz zadomowić się w górnej części tabeli, to musisz pokonywać zespoły z dołu tabeli. No tak było w przypadku Turzy, która jest w dalszym ciągu przedostatnia. W tamtym tygodniu zremisowała z rezerwami Miedzi, no a teraz u siebie pokonała KGHM Zanam Polkowice 2-0 po bramkach Hanzela. Jesteś zaskoczony? Nie do końca się zgodzę z tym, o czym powiedziałeś. Ta liga trzecia jest tak bardzo wyrównana, że trzeba wygrywać z każdym. To nie ma różnicy, czy jedziesz na mecz do Jastrzębia, pokazały to Polkowice, pokazała to ostatnio Lechia Dzierżoniów. Nie ma tam, czy jedziesz do lidera, czy jedziesz do ostatniego zespołu. Wszędzie jest ciężko. Wszędzie trzeba równie mocno walczyć o te trzy oczka. No Unia Turza Śląska chyba wykorzystała też to, że Polkowice, tego, że się wszyscy spodziewali, że w tygodniu bardzo szybko i gładko rozprawi się z Prochowiczanką, to musiała swoje wybiegać, żeby awansować do finału okręgowego Pucharu Polski i myślę, że to się jeszcze troszeczkę odbiło, ale... Przypomnijmy, wynik 5-2, do 50, 60 prawie minuty było 2-2. No tak, dlatego mówię, dopiero wejście Wojtka Konefała, Bednarskiego, rozruszało tę grę Polkowicza, ale 3 punkty stracone, trzeba grać dalej, sytuacja nie jest zła i jedziemy dalej. Adam, pewne jest jedno, Turza walczy o życie i potwierdza to. Pół ligi walczy o życie tak naprawdę w tej trzeciej lidze, tym bardziej, że po raz kolejny można powiedzieć, nikt nie wie ile z drużyn spadnie, więc to co się dzieje w drugiej lidze jest bardzo ważne dla trzecioligowców. No i tu każdy walczy o życie, tu nie można być do końca pewnym, to jest chyba jedyny plus tego, że właśnie mamy taki w tym momencie system, że nie wiemy tak naprawdę ile drużyn spadnie. Adam, nie odbyło się spotkanie pomiędzy Olimpią Kawary a rezerwami Miedzi ze względu na zły stan boiska. Tak więc pozostaje nam zobaczyć komplet wyników z tej serii spotkań. Tak jak już wspomniałem, Unia Turza Śląska, KGHM Zanam Polkowice 2-0, a spotkanie Olimpii Kowary z rezerwami Miedzi Legnica nie odbyło się ze względu na zły stan boiska. Zobaczmy ligową tabelę. Na prowadzeniu w dalszym ciągu GKS Jastrzębie 46 oczek, Ruch Dzieszowice i Stal Brzeg na miejscach drugim i trzecim. Jeśli chodzi o naszych przedstawicieli, to na razie meldują się oni w tej drugiej części ligowej tabeli. 10 miejsce KGHM-u Zanam Polkowice, no i 12 rezerw Miedzi, które mają jedno ważny mecz rezerw Miedzi w najbliższy weekend z Lechią Dzierżonią, więc to na pewno jest taki mecz o 6 punktów dla obydwu zespołów. Przechodzimy do czwartej ligi. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy na pojedynku Sparty Grębocice z Zametem Przemków. Emocji nie brakowało, więc poproszę o materiał. Sparta Grębocice po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonała Zamet Przemków 4-3 w meczu 19 kolejki Saltek z czwartej ligi. Wygrana podopiecznych Poważu Młodzińskiego pozwoliła im skoczyć do górnej połówki tabeli. Na pewno to było ciężkie spotkanie, zresztą jeszcze grając w klasie okręgowej z Zametem zawsze te mecze stały takie na styku, były dużo nerwów, ale cieszymy się, mamy 3 punkty, zostają u nas w domu, także to jest ich problem, nie nasz. Na pewno mecz walki, przespaliśmy można powiedzieć pierwsze 15 minut, gdzie straciliśmy dwie bramki, które można powiedzieć zadecydowały o pierwszej połowie. Doszliśmy ich, był kontakt, ale znowu rozluźnienie, strata bramki na 3-1, gonitwa, wiadomo, i tak się skończyło pierwsza połowa, że złapaliśmy kontakt na 3-2, druga połowa od mocnego uderzenia zaczęliśmy na 3-3 niestety, znowu rozluźnienie, wkradło się szeregi drużyny, i straciliśmy bramkę na 4-3 po 5 minutach, także co tu dużo mówić. Przemkowianie dobrze rozpoczęli rundę wiosenną, bo w pierwszych dwóch meczach zdobyli komplet punktów.
Teraz przyszły jednak dwie porażki i zespół musi się podnieść, by w dalszym ciągu walczyć o utrzymanie w Celtics w czwartej lidze. Z tego, co tutaj chłopaki mówią, w dalszej rundzie no brakowało czegoś. Trochę przygotowania, trochę może szczęścia. No, jakieś wzmocnienia są, wiadomo. No, będziemy walczyć, no bo nic nam więcej nie pozostało. Każdy mecz będziemy dawać siebie 120%, no bo no chcemy utrzymać tą ligę, wiadomo. Teraz przed zametem kolejne ciężkie zadanie. Na własnym stadionie przemkowianie podejmować będą Orle Wąsosz, która zajmuje 9. miejsce w tabeli. Sparta zagra natomiast z GKS-em Wartą Bolesławiecką. Adam, dla Sparty trzecie zwycięstwo w czwartym meczu. Forma dobra, ale i zametu nie najgorsza mimo tej porażki, no bo tak jak mówiliśmy, dwa pierwsze mecze wygrane, teraz porażka, ale po walce 4-3. No ja myślę, że tam żyją nadzieją, że jest ta liga do uratowania. Na pewno jest ta liga do uratowania w takiej formie, jakiej jest zamet, no to będzie kolekcjonował te punkty po kolei, że tak powiem. I no myślę, że gdzieś tam na granicy będzie się wahał pomiędzy utrzymaniem a miejscem bezpiecznym. No życzymy oczywiście zametowi, żeby się utrzymał. No a co do Sparty, Grębocica? No Grębocica w tej rundzie przegrały tylko z Ozdrowami Zagłębia, gdzie no także zaprezentowało się bardzo dobrze. 1-3. Więc nie ma co narzekać. Górna ósemka już jest ich. Zgadza się. Adam, powtórkę mieliśmy z jesieni, jeśli chodzi o pojedynek Orli Wąsosz z Rezerwami Zagłębia. 0-2, w Lubinie było 2-0. Bramki zdobywali Damian Oko i Marcin Gołębiowski, ale to też pokazuje, że Orla jest bardzo solidnym zespołem jak na tą ligę i broni się... Wydaje mi się, że bardziej solidną niż pokazuje to miejsce w tabeli w tym momencie, no bo zespół, który, no, ta góra, która czy to jedzie do Wąsosza, czy to Orla jedzie do tych zespołów czołówki, no to nie mają łatwo z tym rywalem. No, brakuje troszeczkę tych punktów, no ale mamy nadzieję, że ta wiosna będzie należała do naszych zespołów, no i jeszcze będą poprawiać te swoje pozycje w tabeli. No na razie, Adam, ciężki ten początek dla Stali Chocianów, która tym razem przegrała z GKS-em Wartą Bolesławiecką 1-3. Ja powiem szczerze, gdzieś po cichutku tak łudziłem się przed startem tej rundy, że Stal pokusi się o walkę o trzecie miejsce. Na razie będzie bardzo ciężko, trzeba to jasno powiedzieć. Ten start na wiosnę no nie jest chyba taki, jak trener Wolan by sobie życzył. No tak, ale nie da się grać przez cały sezon równo i wygrywać wszystkiego. No Stal i tak, przypomnijmy, jest Beniaminkiem, jest bardzo wysoko w tabeli. Myślę, że ten zespół w końcu odpali i zacznie podobnie jak jesienią kolekcjonować punkty. Tym bardziej, że no, w przerwie zimowej pokazali w tych sparingach, że stać ich na wiele i nie muszą się nikogo bać. To jest, myślę, kwestia czasu, jakiegoś przełamania, które wtedy pozwoli drużynie ponownie uwierzyć w siebie i ogrywać kolejnych rywali. Adam, kolejne zwycięstwo Orkana Szczedrzykowice, tym razem z Lotnikiem Jerzy Sudecki. I kolejna bramka. 4-1, do tego zmierzałem. Kolejna bramka popularnego Makarone. Daniel Dudkiewicz, brawo, trzeba przyklasnąć temu Joker zawodnikowi. Joker w talii trenera Leśkiewicza. Dokładnie, Joker w talii. Trochę przypomina mi się sytuacja Marcina Robaka w Lechu Poznań, który wchodząc gwarantuje jakość i bramki. Tak na razie jest w przypadku Daniela Dudkiewicza, który w kolejnym spotkaniu już potwierdza swoje umiejętności, zdobywa bramkę na 4-1. Wcześniej strzelali Pilarowski, Długosz i Tański. No, Orkan dalej w pościgu. No tak, ale tego się spodziewaliśmy. Ja mówiłem od początku, że no, powrót trenera Leśkiewicza to będzie największe wzmocnienie tego zespołu w przerwie zimowej, no, w poprzedniej rundzie jesienią. No, również dopóki ten Leśkiewicz prowadził tą drużynę, no, to ona podążała od zwycięstwa do zwycięstwa. No i zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Czekam po prostu z utęsknieniem, można powiedzieć, na mecz Zagłębiem. No myślę, że do tego momentu obydwa zespoły no nie stracą punktów w tej lidze. No i wtedy będziemy no, tym razem na boisku w Szczedrzykowicach, czyli dodatkowy atut dla gospodarzy, no, świadkami naprawdę emocjonującego spotkania, no, które jeszcze można mieszać w tej lidze. Adam, ostatni nasz przedstawiciel rezerwy Chrobrego, które wygrały w wykrotach z tamtejszym Piastem 3-1, przegrywały 1-0. Później bramki zdobywali Kaczmarek, Obiała dwukrotnie. No i podopieczni Jarosława Helwiga dopisują kolejne 3 oczka do swojego konta. No tak, nierówne rezerwy Chrobrego. W poprzednim tygodniu no, taka porażka z Orlą Wąsosz, która jest co prawda mocna, ale kończyła w 9. To spotkanie z podopiecznymi trenera Helwiga. No, teraz Chrobry wygrywa z wykrotami.
No i ciężkie wydają się być te święta, które będą w Wykrotach. No, teraz porażka z Srebrnym, no, w środę przyjeżdżają do Lubina, więc no, raczej ciężko się spodziewać o tym, żeby potrafili też wyrwać punkty tutaj. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań czwartej Ligi Dolnośląskiej, Grupy Zachodniej. Tak jak już wspomnieliśmy, Orkan Szczedrzykowice pokonał Lotnika Jeżów Sudecki 4-1. Piast Wykroty, Chrobry 2 Głogów 1-3. Orla Wąsosz, rezerwy Zagłębia Lubin 0-2. Sparta Grębocice, Zamet Przemków 4-3. Stal Chocianów, GKS Warta Bolesławiecka 1-3. Zobaczmy ligową tabelę. Na przedzie nic się nie zmienia. Pewnie rezerwy Zagłębia zmierzają do trzeciej ligi. Orkan Szczedrzykowice stara się gonić podopiecznych Andrzeja Turkowskiego. 42 oczka, drugie miejsce, Apis Jędrzychowice trzeci, Stal na miejscu piątym, rezerwy Chrobrego na miejscu siódmym, Sparta Grębocice na miejscu ósmym, Orla Wąsosz miejsce dziewiąte, no i na miejscu czternastym ostatni przedstawiciel naszego regionu w czwartej lidze, Zamet Przemków. My przenosimy się do klasy okręgowej. No i Adam, na początek blok zdjęć. Trzy spotkania: UKS Huta Przemków Odra Ścinawa, Kuźnia Jawor Konfeks Legnica oraz Dom Stowarzyszenia Siedliska Hojnowianka. Hojnów, poproszę o blok zdjęciowy. Adam, no ja sobie jednak zapisałem, że działo się w tej okręgówce. Dla ciebie te wyniki może nie są zaskoczeniem. Dla mnie tak. Dlaczego? No bo tak, UKS Huta Przemków, solidny zespół, bardzo solidny w tej rundzie. Nie podlega to dyskusji, odniósł dopiero jedną porażkę. UKS Huta Przemków pokonuje lidera Odrę Ścinawa 2-0 po bardzo dobrym meczu i po bramkach Krystiana Muszyńskiego oraz Artura Andrzejczaka. Adam, naprawdę dla ciebie nie jest to zaskoczenie? Chociaż przyznam Państwu szczerze, że Adam jeszcze na parę godzin przed spotkaniem w rozmowie ze mną stwierdził, ja obstawiałem remis, Adam powiedział jasno, Huta zwyciężył siebie. No i tak się stało, Adam. No ciężko jest powiedzieć, no pomimo pełnej sympatii chłopaków z Odry Ścinawa, no coś tam po prostu nie funkcjonuje. No. No ta wiosna, pomimo, może trochę ten obraz tej gry zespołu mógł zaburzyć to wysoka wygrana z Czarnymi Rokitki, no ale i tam ta gra nie wyglądała dobrze do momentu czerwonej kartki uzyskanej przez bramkarza. No Huta szczególnie na własnym boisku jest bardzo groźna. Ten Przemków na tym osiedlu, to jest ciężki teren dla wszystkich zespołów, podobny, nie wiem, jak Grabskiego, gdy ktoś jedzie na Konfeks, no tam ciężko się gra, no. Wyczekali, atakowali, nie przestraszyli się. No, no i okazało się, że no, to wystarczyło na Odrę Ścinawa. No, Odrę Ścinawa, która zaczyna mieć no, drobne tarapaty. No i chyba tylko to, że przegrał też Górnik Złotoryja. No to ich ratuje, że wciąż jeszcze są liderem. No właśnie, Adam, to jest druga z tych niespodzianek, o których ja wspomniałem. Niespodzianka. To można też dwójnasób gdzieś odbierać, no bo Górnik przegrał z Rodłem Granowice, gdzie wiemy, jak ciężko się gra w Granowicach i jak, w jak dobrej formie jest zespół Rodła Granowice. Ale Adam, jeśli mówimy... No tutaj muszę przyznać, że no to jest na pewno niespodzianka, no jeśli mówimy o niespodziance, no to będą większego kalibru niż ten pokonanie Huty w Odry Ścinawa. Adam, postaram się obronić swoją tezę. Wiesz, kiedy ostatnio Odra przegrała mecz? To był koniec października z Górnikiem Złotoryja. Mówimy o zespole, mimo wszystko, który dopiero odnotował trzecią porażkę w 20 kolejkach. Na boisku drugą. To jest dodatkowy aspekt, więc dla mnie mimo wszystko jest to niespodzianka. To jest w dalszym ciągu lider, który wiosną nie przegrał. Ja wiem, że też wygrał tylko raz, ale z drugiej strony w przypadku Odry ja... Powiedzmy, patrzyłem na to spotkanie z perspektywy 60-40 na korzyść Odry, bo uważam, że ten zespół ma w dalszym ciągu jakość i to on ma przewagę psychologiczną, bo jest liderem tabeli. W przypadku Górnika Złotoryja to też jest bardzo dobry zespół i tak jak powiedzieliśmy, który też bodajże odniósł 3 porażki chyba tylko W lidze. To jest też pierwsza wiosenna. Dlatego ja osobiście rozpatruję to w kategoriach gdzieś jakiejś niespodzianki, jakiegoś zaskoczenia. Nie no, jeśli mówimy o Odrze, to zadam ci jedno proste pytanie. Ile widziałeś zespołów w rundzie wiosennej grających lepiej niż Odra Ścinawa? Pytanie jest takie jeszcze, ile razy widziałem Odrę Ścinawa, bo to też jest inny aspekt. Powiem szczerze, wiem, że
daleko tej drużynie do tego zespołu z pierwszej rundy. No tak, to nie, no powiedzmy sobie, to, nie, tam się zespół mimo wszystko wzmocnił. No, wiele osób narzeka na Michała Piechutę, no, ale to jest na pewno zawodnik o wielkim potencjale. No tylko ta drużyna wiosną nie pokazuje tego swojego potencjału, dlatego to nie mogą być zaskoczenia. No, dalej jestem zdania, to co powtarzam od kilku tygodni, ta Odra w końcu zaskoczy, tylko żeby nie było za późno. Z drugiej perspektywy, Huta Przemków, brawo, brawo i jeszcze raz brawo dla chłopaków. Wiemy, z jakimi problemami Huta się borykała i prawdopodobnie jeszcze do końca tego sezonu borykać będzie. Żeby tylko do końca. Tak, tego to już w tej chwili chyba tylko pozostaje nam życzyć Hucie, żeby z końcem tego sezonu skończyły się ich problemy finansowe. Żeby czasem Bartek Ruba gdzieś nie poszedł, no ale nie, to tak mówiąc całkowicie serio, no, nasz fotograf był ponownie Paweł Andrzejewicz na meczu i ponownie mógł powiedzieć to, że taka uwaga, no, o ile w A-klasie Bartek potrafił mógł sam wygrywać tym meczem, to teraz dużo jakości dodaje cały zespół i za cały zespół ciągnie tą grę, więc no, klasa okręgowa to jest naprawdę wyższy poziom sportowy i tutaj no, sam Bartek Ruba nic nie da rady, no, ale tu cały zespół ciężko pracuje i wygrał to spotkanie jak najbardziej zasłużenie, no, bo był zespołem lepszy. Adam, jeśli chodzi o kolejne mecze, które mieliśmy okazję zobaczyć w okiem obiektywu, Kuźnia Jawor pokonała Konfeks 1-0 po bramce w 86 minucie. No i to taka bramka pokoleniowa, powracający Folc, który bodajże 17 lat temu odchodził z Kuźni. I teraz podaje do 17-letniemu. Dokładnie, Sewerynowi ciekawostki, gdy Folc odchodził z Kuźni Jawor, to Sucheckiego jeszcze nie było na świecie. Seweryna jeszcze nie było na świecie, dokładnie. To też taki fajny aspekt tego spotkania. No i też brawo dla Kuźni, no bo takie mecze też trzeba i potrafić brawo wygrywać. Brawo dla Tomasa Dudka, tak? No bo zagranie wabank, no, ściąga Bagińskiego, najlepszego strzelca swojego zespołu, wpuszcza Folca, no, no, który debiutuje, się, więc no, no dobra, no. Zawodnik nie, bardzo, bardzo doświadczony. No nie, ale nie oszukujmy się, no, Bagiński to jest zawodnik, który od kilku lat jest z czołówcy królów strzelców. Ale Adam, no jakie ryzyko, kogo wprowadzić innego, jak nie takiego zawodnika, no jak no, Folc, to, który ma no, odmienić oblicze mamy spotkania. Powiem tak, taki zawodnik, tak, wartość dodana, taki zawodnik, który może wejść, który może sprokurować faul w groźnej sytuacji, który może pokusić się o rzut karny, który może mieć przebłysk swoich umiejętności w takiej lidze. Ale on nie musi mieć przebłysk, to nie jest zawodnik 45-letni, to jest zawodnik, który jest w pełni, już po kontuzji wraca w pełni zdrowia. No i to jest zawodnik, który nawet czy motorycznie, czy kondycyjnie przez tyle lat grający na najwyższych szczeblach rozgrywkowych, to wciąż będzie gracz, który no, nie będzie odstawał, a wydaje mi się, że może nawet być lepszy motorycznie czy fizycznie od większości zawodników w tej klasie okręgowej. Adam, ostatnie spotkanie, tych, które widzieliśmy w obiektywie, Dom Stowarzyszenia Siedliska, Hojnowianka Hojnów, bramki Lazarka i Tomczyka zadecydowały o tym, że Dębowi dopisali 3 kolejne oczka i wydaje się, że na stałe zadomowili się gdzieś tam w tej przynajmniej górnej części tabeli. Ja już tak w pewnych rozmowach mówiłem, Siedliska to jest taki zespół podobny jak Konfeks i Huta. To są drużyny, którym nie grozi awans w żadnym wypadku, ale nie grozi także spadek i to będą takie drużyny, które już sobie tam gdzieś w środku tabeli będą to można powiedzieć tak obojętnie zajmować swoje pozycje, no bo strata do góry jest zbyt duża, no dół raczej też tego nie odrobi. Adam, znowu na drugim biegunie Hojnowianka, która w dotychczasowych wiosennych spotkaniach zdobyła tylko jeden punkt i wydaje się, że no, do końca będzie musiała martwić się o utrzymanie, tak jak i przyszłość Prusice. No tak, no przyszłość Prusice, no chociaż Prusiczanie to akurat do 50 minuty no, dzielnie stawiali się w Prochowicach, Prochowiczance, no potem pierwsza bramka już potem się sypnęło, no a to już często tak jest, no niestety, no zbyt dużo powiedzieć, no ten dół troszeczkę, te 4 zespoły, no widać, że troszeczkę opadają i ta strata zaczyna się robić kilkupunktowa, no co ile jeszcze Rodo Granowice naprawdę gra dobrą piłkę w rundzie wiosennej, jeszcze może mieć nadzieję na odrabianie strat, no to z tymi pozostałymi, no to naprawdę, no nie jest zbyt dużo. Adam, czy te potknięcia Odry i Górnika mają wpływ na gdzieś tam twoje postrzeganie kandydatów do walki o awans? Kandydatów jest, według mnie, dalej 5, no chyba, że
Grom wygrywa w sobotę, to mamy 6. kandydata do awansu. Zgadza się, liga jest bardzo wyrównana, jeszcze bardziej niż była i pokazuje ligowa tabela. Prochowiczanka, patrząc na tabelę wiosny, jest pierwsza. Ma 4 zwycięstwa i 1 remis, jeśli dobrze pamiętam. Ciekawe, najlepszym, że zagrała w pucharze, w którym przegrała mecz. A tak patrząc na tą tabelę, Odra-Ścinawa dopiero 10, jeżeli chodzi o tabelę wiosny. To mnie dziwi, no naprawdę, no, tak jak mówię, no, wbrew pełnej sympatii dla chłopaków ze Ścinawy i w ogóle całego klubu, no to nie zachwycają i tylko ta czerwona kartka z rokitkami, no, zadecydowała o tym, że mają zwycięstwo, bo wcale nie byli do tego momentu zespołem lepszym. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań klasy okręgowej. Prochowiczanka, Prochowice, przyszłość Prusice 5-0, ale tak jak Adam powiedział, do 51 minuty na tablicy utrzymywał się wynik 0-0. Ponoć z tego, co udało mi się dowiedzieć, no to mocno, mocno reagował w szatni trener Pedryc, co pobudziło zawodników, 3 bramki między innymi Azikiewicza. Dom Stowarzyszenia Siedliska, Hojnowianka, Hojnów 2-0, Huta Przemków, Odra Total Ścinawa 2-0, Czarni Rokitki, Odra Chobienia 3-1, Rodło Granowice, Górnik Złotoryja 3-2, Kuźnia Jawor, Konfeks Legnica 1-0, spotkanie Gromu Gromadzeń Wielowej z Kaczawą Bieniowice zostało przeniesione na inny termin ze względu na zły stan boiska w Wielowsi. No i w pojedynku dwóch Iskier, Iskra Kochlice przegrała u siebie z Iskrą Księgienice 0-4. Rozpoczniemy od analizy tego, co działo się w klasie A, grupie pierwszej. Tu ze swoją kamerą byliśmy na spotkaniu Zadzioru Buczyna z Dragonem Jaczów. Poproszę o materiał wideo. Dragon Jaczów nie miał najmniejszych problemów pokonać w wyjazdowym meczu Zadziora Buczyna. Podopieczni Tomasza Muchy wygrali 0-4, dzięki czemu wciąż pozostają w walce o awans. Przyjechaliśmy do zespołu, który jest bezpośrednio z nami w tabeli. Widzieliśmy, że jak przegramy, to będziemy tutaj spadali coraz niżej w tabeli, bo zespoły gonią. Dobre zespoły, Zawisza, Serby, Białołęka i Buczyna. I mówiłem chłopakom, jak wygramy ten mecz, to będziemy bili się o trójkę, a może o coś więcej. A jak przegramy, to spadniemy w tej tabeli i się już nie odbijemy. I cieszy mnie to, że zdecydowane zwycięstwo dzisiaj. Kadrowo słabo wyglądamy, 3 kontuzjowanych zawodników, także 2 niestrzelone rzuty karne. Przystanie 2-0 dla gości, także na pewno to. Tak jakbyśmy złapali kontakt, by było inaczej. Tak bywa, no, po prostu. Jeszcze przed świętami Dragon nadrobi zaległości z początku rundy, gdy nie doszło do skutku ich spotkanie z Iskrą Droglowice. Podopieczni Tomasza Muchy, choć będą faworytem tego meczu, to z całą pewnością muszą mieć w głowie to, co stało się w rundzie jesiennej meczu z Koroną Czernina. My jesteśmy tego świetnym przykładem. Mecz w poprzedniej rundzie w Czerninie, gdzie wszyscy do naszego meczu po 7-8 punktowali Czerninę, a my niestety przegraliśmy ten mecz. Także to była taka nauczka i mam nadzieję, że za tydzień, mimo że są święta, zmobilizujemy się i w tym meczu wygramy pewnie zdecydowanie, choć to jest kolejny gorący teren. Po rozegraniu 20 kolejek grupy pierwszej Lnickiej A-klasy Dragon Jaczów zajmuje 3. miejsce i ma 11 punktów straty do liderującego Płomienia Radwanice i 1 mecz rozegrany mniej. Zadzior jest 5. Adam, bądź co bądź, no jak na pojedynek 3. z 5. zespołem, no to duża różnica. Dragon, wiemy, że ma swoje argumenty dosyć duże. No i też ciężko wchodził w tą drugą rundę, no ale widać, że podopieczni trenera Muchy. No jedną porażkę zaliczyli, no, Zawiszą, Serbem, to też nie mówmy, że ciężko wchodził w tą rundę. No, porażka ale mimo wszystko dosyć wysoko. No 4-1, no ale to tak jak trener Mucha mówi, miał 2 jedenastki na tym meczu, jedna, która była, druga, której nie było z podstawowej, więc... Nie, no zgadza się, ale mimo wszystko uważam, że no, dosyć wysoki wynik, jak na pojedynek, patrząc w tabelę dwóch takich miarę drużyn, no teraz które to powinny ocierać się gdzieś tam w tabeli. No tak, no Zawisza wtedy zdominowała Dragona, no ale to też nie można powiedzieć, że 4-1. No zdarzają się takie mecze, no tutaj natomiast no, na pewno zdecydowanie więcej sobie obiecywałem po meczu. Tym bardziej, że spotkanie było rozgrywane w Buczynie, tam to naprawdę wiele zespołu ma problemy, ciężko się tam gra, specyficzna atmosfera. No ale Dragon zrobił swoje i na pewno zaliczył 3 punkty, a myślę, że inne zespoły z czołówki, jeśli zostały mecze w Buczynie, to jeszcze mogą stracić punkty. Adam, kolejne spotkanie. Zawisza, Serby, Wiktoria Siciny. Poproszę o materiał wideo. Zawisza, Serby odniosła kolejne pewne zwycięstwo w rundzie wiosennej. Podopieczni Leszka Lesińskiego tym razem pokonali Wiktorię Siciny aż 6-1, choć w początkowej fazie meczu to goście byli stroną przeważającą. 15 minut pierwsze zespół Sicin nas trochę przycisnął, ale w obronie staraliśmy się wybrnąć z tego i nie stracić bramki.
Zagraliśmy trzy dobre kontry, było 3-0, potem strzeliliśmy bramkę na 4-0, 4-0 w pierwszej połowie i wynik bardzo dobry. No choć gra w pierwszej połowie nie wyglądała aż tak bardzo dobrze. Te 20 minut dosłownie przeważaliśmy, Serby nie mogły nas połapać, mogliśmy strzelić bramkę i myślę, że ten mecz potoczyłby się inaczej. No później zespół się odkrył, dostaliśmy w pierwszej połowie 4 bramki, nie udało się tego już odrobić. Widać, że Serby są przygotowane do sezonu, do rundy grają fajnie, ale myślę, że wszystko jeszcze przed nami. Dobra dyspozycja w rundzie wiosennej sprawia, że już tradycyjnie jak co roku Zawisza na początku jest bardzo mocna i pnie się w górę tabeli. O zwycięstwie w grupie pierwszej Linkskiej klasy w Serbach nikt jednak nie myśli, bo strata do Płomienia wydaje się być bardzo duża. My nie myślimy o pierwszym miejscu, o awansie. Myślimy bardziej o pierwszej trójce. No i wiem, że stać nas zespół na to. No szkoda tego meczu w Białymce, wiadomo. Byłem pewny, że wygramy ten mecz, jakbyśmy grali 11-11, no ale potoczyło się jak potoczyło, to jest historia już. No ważne, że teraz są te mecze, które wygrywamy, czyli z Biaczewem wygraliśmy, z Buczyną wygraliśmy. Dzisiaj też przekonujące zwycięstwo ścinamy. Za 2 tygodnie gramy w Parchowie na bardzo dobrym boisku i też chcemy jechać po zwycięstwo następne. Po rozegraniu 20 kolejek grupy pierwszej Linkskiej A-klasy Zawisza Serby zajmuje 4., a Wiktoria Ściciny 10. miejsce w tabeli. Adam, ja nie mam wątpliwości do tego, co mówił trener Lesiński, że stać ich na to na pewno trzecie miejsce. Patrząc na potencjał ofensywny, zespół, który strzela 84 bramki do tej pory, ma najlepszy atak, no to wcale mnie to nie dziwi, że trener ma taką aspirację i dziwię się, że tylko trzecie miejsce. Ja nie rozumiem tylko jednego, jeśli chodzi o Serby. No, z pełną sympatią do chłopaków, ale co to się dzieje jesienią zawsze, że ten zespół zrobi sobie takie straty, że wiosną nie jest w stanie walczyć o awans? No, kolejny sezon, w poprzednim sezonie również wiosna, kapitalna wykonanie Zawiszy Serby. No, jesień zaś słabo. No zresztą podobnie jak Wiktoria Ściciny. No, to są dwa takie zespoły, które grają sobie jesienią jakoś. Wybierają sobie jedną rundę mocniejszą. No, a wiosną no, wyglądają zdecydowanie lepiej. No, ale dodatkowy chyba plus tego wszystkiego to jest to, że no, w końcu ta gra obronna Zawiszy Serby wygląda zdecydowanie lepiej tej wiosny. Tych bramek tracą zdecydowanie mniej. No i to będzie jakaś podwaźna do tego no, walki. No, nie w tym sezonie, ale w kolejnym on na pewno ten awans wymarzony. Adam, no właśnie, z jednej strony pochwaliłem ofensywę, no ale z drugiej defensywę. Ponad 40 bramek straconych. A bodajże 23 tylko wiosną. To jest najgorszy wynik, jeżeli chodzi o pierwszą ósemkę. Więc z drugiej strony, no też na razie na tą chwilę przynajmniej... Wesoły futbol. Nie dziwi to miejsce. Wesoły futbol, wesołym futbolem. Na pewno przyjemnie jeździć na takie mecze, gdzie masz zawsze gwarancję bramek. No bo patrząc z dwóch stron, no to tutaj ponad 80, tutaj ponad 40. Suma summarum zrobi nam się zaraz 130, no bo tak około tego będziemy oscylować na pewno. A 20 kolejek, po 6 bramek. Dokładnie, po 6 bramek. Czy to do jednej siatki, czy do drugiej, ale zawsze 6 bramek oglądasz. Więc na pewno przyjemnie jeździ się na te mecze, no ale to jest też odpowiedź, dlaczego Zawisza jest dopiero chyba tak trzeba powiedzieć, dopiero czwarty. No tak, no ale trener prezes Lesiński no tego nie ukrywał, jeszcze rozmawiając z jesienią, rozmawialiśmy na ten temat. On był tego świadomy, że ta defensywa no nie funkcjonuje aż tak dobrze, no kilka wzmocnień zimą i no naprawdę wiosną wygląda to niebo lepiej, no ale no chyba o jakieś większe, głębsze przemyślenia no musimy poczekać do jesieni. Adam, ostatnie spotkanie w tej grupie, na którym byliśmy ze swoją kamerą, Gwardia Białołęka, Sokół Jerzmanowa. Poproszę o materiał wideo. Gwardia Białołęka pokonała Sokoła Jerzmanowa aż 7-1. 4 bramki dla podopiecznych Andrzeja Kwaśnika zdobył Kamil Piotrowski, który w dwóch ostatnich meczach okazuje się być prawdziwym liderem zespołu. Widać po ostatnich meczach, że troszkę nam zaskoczyło. Gramy coraz lepiej z meczu na mecz. Ja mam nadzieję, że będziemy szli dalej w tym kierunku. Drużyna będzie szła do przodu i będą wyniki. Może nie takie jak dzisiaj, bo Jerzmanowa to nie jest tak słaby przeciwnik, jakby wskazywał na to wynik. Po prostu mecz nam się ułożył. Mieliśmy dużą skuteczność i wyszedł całkiem fajny mecz, duży wynik, ale Jerzmanowa nie jest tak słabym przeciwnikiem, jak pokazuje ten wynik. Były fajne mecze, wygraliśmy 3 mecze bardzo wysoko, wypadek przy pracy w Komornikach, gdzie mieliśmy bardzo dużą przewagę, nie strzeliliśmy karnego. No a dzisiaj jak na załączonym obrazku, pierwszą połowę przespaliśmy, dostaliśmy 4 bramki w pierwszej połowie, no i ciężko się podnieść po takim wyniku już. Gwardia w rundzie wiosennej imponuje formą i ma na swoim koncie już 4 wygrane w 5 meczach, dzięki czemu strata do czołowych zespołów zdecydowanie stopniała.
nie ukrywamy, że chcemy gonić zespoły z czołówki. Uważamy, że każdy jest w naszym zasięgu. Mamy wszystkich tych takich, te drużyny, które są przed nami, mamy wszystkich u siebie. Wiemy, że to nasze boisko, to jest nasz atut, my na nim potrafimy grać. No i mamy nadzieję, że uszczelimy. Jeszcze mamy u nas Radwanice, Jaczów, także będziemy walczyć. W każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. Po rozegraniu 20 kolejek grupy pierwszej Legnickiej A-Klasy Gwardia Białęka zajmuje 6, a Sokół Jerzmanowa 9 miejsce w tabeli. Adam, no patrząc na te spotkania wiosną, no to Sokół nie wydawał się być takim słabym zespołem, no bo odniósł do tej pory tylko jedną porażkę. Teraz przegrywa w Białęce aż 7-1, no ale Gwardia, patrząc na tabelę wiosny, byłaby trzecia, więc pytanie, gdzie tutaj jest ten złoty środek? Czy jednak ten wynik 7-1 to chyba i tak jest dosyć spory wymiar kary jak dla Sokoła Jerzmanowa? No tak, ale ten Kwaśnik mówił, że no, Sokół Jerzmanowa nie jest tak słabym rywalem, jak wskazuje na to wynik. No po prostu mecz się tak ułożył. No i czasami tak bywa, że te kilka bramek strzelonych w pierwszej połowie no potem powoduje, że no, nie da się nic zrobić. No, Sokół jeszcze kończył w dziesiątkę po kontuzji jednego z zawodników, więc to naprawdę ciężkie spotkanie dla tej drużyny. No, Gwardia naprawdę imponuje formą i no, trzeba się zastanawiać, kto jest w lepszej dyspozycji tej wiosny, Zawisza Serby czy Gwardia Białęka. No, bezpośredni mecz pokazuje, że Gwardia wygrała go 5-4, no, ale pamiętamy, jaka tam sytuacja była. No, na pewno to jest zespół, który stać na czołówkę. No, bardzo dobrze znajduje się Kamil Piotrowski, który wrócił do tego zespołu. 7 bramek w dwóch ostatnich meczach, no, naprawdę świetny wynik. No i zobaczymy, co będzie dalej. Adam, a tymczasem zobaczmy, jak wygląda komplet wyników z tej serii spotkań. Zadzior Buczyna, Dragon Jaczów 0-4, Zawisza Serby, Wiktoria Siciny 6-1, Iskra Droglowice, Wiktoria Parchów 3-5, Gwardia Białęka, Sokół Jerzmanowa 7-1, Zryw Kotla, Pogoń Góra 1-3, LZS Komorniki, Płomie Radwanice 0-2, Korona Czernina, Orzeł Czerna 2-0, Łagoszowia Łagoszów, Mieszko Ruszowice 1-5, ligowa tabela. Płomie Radwanice w dalszym ciągu na czele, 53 punkty, Pogoń Góra punktów 47, Dragon Jaczów 42 oczka. Zobaczmy dół ligowej tabeli. Na samym dole Zryw Kotla 6 punktów, Iskra Droglowice 7, no i tutaj już dosyć duża różnica między Iskrą a Orłem Czerna, ponieważ Orzeł tych punktów ma 14. My przechodzimy do drugiej grupy legnickiej A-klasy. Tutaj nasz współpracujący z nami fotograf był na spotkaniu Albatrosa Jaśkowice ze Spartą Rudna. Poproszę o materiał zdjęciowy. Adam, niespodzianki nie było. Lider tabeli, no i główny kandydat do awansu, Sparta Rudna pokonał w Jaśkowicach tamtejszego Albatrosa 7-0. Bramki zdobywali trzykrotnie Łukasz Stachów. Jedną dorzucił Łukasz Wingert. No i trener Malawski Robert, 3 trafienia na jego koncie. Albatros po tej serii spotkań jest 11, Sparta pierwsza z 4 punktami przewagi nad KS-em Legnickie Pole. Adam, wydaje się, że to już jest ten moment, ten sezon, w którym Sparta no, nie będzie miała sobie równych i pewnym krokiem awansuje do klasy okręgowej. Może wracając najpierw do samego meczu, no to muszę przyznać, że no, spodziewałem się, że no, trudniejszego meczu Rudny, o czym wskazywałem tydzień temu, spodziewałem się, że to będzie bardziej w okolicach remisu, to się wahało, no tak się nie stało, no Rudna pokazała siłę, no ale no, Rudna zawsze w tym okresie jeszcze pokazuje siłę, no zobaczymy, czy część chłopaków znowu nie uda się na turnieje zakładowe, co może się w końcówce okazać najważniejsze, no na pewno zespół, który zasługuje już na tą klasę okręgową, mimo wszystko walcząc o tyle sezonów, no ale na pewno czuje oddech rywali z tyłu, więc nie możemy mówić, że to jest ten sezon, w którym oni na pewno awansują. Wydaje mi się, że są głównym kandydatem. Na pewno, patrząc no, i analizując formy, ich formę, no to wydaje mi się, że w tej chwili są głównym kandydatem. No są, ale co roku są głównym kandydatem, a w końcówce rundy, gdy za każdym razem, gdy trafiają się te też bardzo ważne mecze, które trzeba wygrywać, no to wtedy te wyjazdy na zakładowe to bodajże turnieje. Był chyba jeden mecz w rundzie jesiennej, w rundzie wiosennej, a gdzieś tam po drodze też zdarzyło się zgubić jakieś punkty. Nie, Adam, powiem szczerze, wydaje mi się, że nawet jeżeli teraz to będzie jedna czy dwie kolejki przed końcem, to wydaje mi się, że po prostu już będą mieli przewagę na tyle, aby awansować, aczkolwiek oczywiście nie odbieram umiejętności Ikarowi i KS-owi Legnickie Pole, no jak również Górnikowi Lubin, który jeszcze może
może nie, nie walczyć jest... o awans, ale na pewno może pozabierać punkty każdemu. Spokojnie, więc... w tej lidze jest z kim stracić punkty, więc no, myślę, że 10 kolejek przed końcem to jest zbyt wcześnie, by mówić, że ktoś jest już no, na autostradzie do awansu. Mamy 4 punkty, to naprawdę czekają nas jeszcze bezpośrednie mecze i to może zadecydować. Zgadza się. Ciekawie było w Lubinie, gdzie ZZPD Górnik podejmował KS Legnickie Pole. Poproszę o materiał zdjęciowy. Do przerwy goście prowadzili 2-0. Po przerwie gospodarze strzelili kontaktową bramkę i ruszyli zdecydowanie do ataków, mając kolejne okazje do zdobycia bramki, których jednak nie udało się wykorzystać. Znaczy w zasadzie, Adam, jedną udało się wykorzystać, ale sędzia dopatrzył się w tej sytuacji spalonego. No i od tej chwili zrobiło się jakoś tak nerwowo na boisku. Zawody zaostrzyły się, było sporo fauli z jednej, jak i z drugiej strony. Sędzia nie żałował żółtych kartek. No a na 15 minut przed końcem spotkania doszło do rzadko spotykanego incydentu. W ciągu minuty sędzia pokazał 3 czerwone kartki zawodnikom z Lubina. No Adam, takiego zakończenia na pewno nikt się nie spodziewał. No wiemy, że tutaj... Górnik rozpędzony, który miał swoje ambicje, no a tą porażką w zasadzie no, chyba tracą już definitywnie nadzieję na to, aby gdzieś włączyć się jeszcze do walki o tą drugą lokatę. No aczkolwiek zobaczymy, no jeszcze tak jak powiedziałeś, sporo tych spotkań bezpośrednich. No tak, no, no strata tutaj to jest akurat bardzo duża, czołowa trójka gra bardzo dobrze, no. To nie jest tak, że jeden mecz się wygrywa. No, gdyby z Legnickim Polem wygrali, to faktycznie jeszcze mogliby myśleć o tym drugim, może trzecim miejscu, ale no, na pewno spora nerwowość i no, nie byłem na meczu, nie chcę nikogo osądzać. No, chłopaki z Górnika mają pretensje do sędziów. W poprzednim tygodniu znowu zamieszanie, jeśli chodzi o sędziów, bo wydział sędziów wyznaczył 2 trójki sędziowskie na ten mecz, jedną z Lubina, jedną z Głogowa. No, wydaje mi się, że akurat ta lubińska sędziowała, więc no, ciężko jest powiedzieć. No, KS Legnickie Pole no, w pierwszej połowie zrobił to, co powinien zrobić Górnik, jeśli chciał wygrać. No, wyszedł na dwubramkowe prowadzenie i potem starał się kontrolować. To też nie ma co mieć pretensji wielkich do sędziów. No, trzeba było zagrać w pierwszej połowie lepiej, nie stracić 2 bramek i wtedy mecz mógłby inaczej się potoczyć. Powielam twoją wypowiedź, że daleki jestem od osądzania, nie widziałem, nie wiem, nie chciałbym stawać po żadnej ze stron. Wiemy, że tak jedna strona zawsze będzie miała jakieś tam pretensje, druga będzie stała po drugiej stronie barykady, więc fizycznie, tak jak powiedziałeś, no, troszeczkę jednak chyba przespali pierwszą połowę, no później było trzeba gonić wynik, a wiemy, że to nie jest komfortowa sytuacja, no i to też generuje jakieś napięcie. Bardzo ambitny, dlatego... A to może zawsze zgadza się. Kolejne spotkanie, Sparta Parszowice, Wilki Różana. Poproszę o materiał zdjęciowy. Do przerwy to goście prowadzili w Parszowicach 1-0. No jednak w szatni gospodarze powiedzieli sobie kilka ostrych słów i na drugą połowę wyszedł tak jakby zupełnie inny zespół. Na bramki Mateusza Kukiera, Piotra Demianicza, Piotra Dydyny i wracającego po kontuzji Sebastiana Wielgórki dały ostatecznie zwycięstwo gospodarzom 4-2. Adam, podopieczni Karola Sitarskiego tym samym okazali się, zbliżyli się, znaczy okazali się lepsi od 8 zespołu ligowej tabeli, od Wilków Różana. No i gdzieś tam naciskają 4 Górnika, zajmując 5 pozycję w ligowej tabeli. No tak, to się wydaje, że to właśnie się rozstrzygnie pomiędzy Górnikiem a Spartą. No może tam jeszcze zryw dociągnie do tej dwójki i będą walczyli o to 4 miejsce. No, o coś więcej będzie już zdecydowanie ciężko. Teraz na pewno ciekawe spotkanie. Sparta gra z KS-em Legnickie Pole. No tutaj na pewno na Spartę liczą piłkarze Ikara Miło Gostowice. No i Spartę trudno. No, ciężko jest powiedzieć, no, z drugiej strony. Myślisz, że Spartę stać na pokonanie KS-u? Spartę stać na pokonanie każdego. No, jeszcze wrócił Seba Wilgórka, więc na pewno to jest... No duże wzmocnienie. Stać po prostu na pokonanie każdego, no ale to trzeba... wyjść w pełni skoncentrowanym od początku meczu. No czasami to różnie bywa i jeśli ten początek jest dobry, potrafią zdobyć bramkę, no to już potem każdy może no, pokonali w tym sezonie Spartę Rudne, no, czyli lidera, więc stać ich na pokonanie każdego. No już nie wracamy do tego meczu, że Sparta była słabsza czy osłabiona, ale no, ważne 3 punkty, a mówię, no, punktować trzeba, no bo przed nimi Górnik, za nimi Zryw, który też wygrał w tą kolejkę.
Wracamy do tego, co działo się w drugiej grupie Legnickiej A-klasy. Spotkanie Mewy Kunice ze Zrywem Kłymanowice. Poproszę o materiał zdjęciowy. W 20. kolejce Legnickiej A-klasy Zryw Kłymanowice pokonał na wyjeździe drużynę Mewy Kunice 5-2. Podopieczni Dominika Łysaka pokazali się z dobrej strony, strzelając przeciwnikom aż 5 bramek i kontrolowali wydarzenia na boisku przez pełne 90 minut. Tym razem łupem bramkowym wśród gospodarzy podzielili się Kamil Kalicki, strzelając 3 bramki, Przemysław Myszogląd oraz Kacper Cyza, którzy zdobyli po jednej bramce. Adam, Zryw Kłymanowice 6. miejsce, Mewa Kunice 13. No i teraz Zryw zagra z Górnikiem Lubin. Pytanie, no właśnie, jaki wynik przewidujesz? Ciężko jest powiedzieć. Ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie, no bo to są zespoły o podobnej, podobnej możliwości. No, na pewno Górnik będzie chciał pokazać, że ta porażka z Legnickim Polem troszkę ich podbudziła, no ale z drugiej strony wystąpi bez tych kilku zawodników, którzy otrzymali czerwone kartki, więc to też będzie osłabienie i myślę, że w tym może upatrywać Zryw swoje szanse i nie jest powiedziane, że nie zainkasuje w tym meczu 3 punktów. Zgadza się, tym bardziej, że Zryw dosyć dobrze gra w tej rundzie, bodajże odniósł tylko jedną porażkę z Ikarem chyba Miłą Gostowicę, jeśli dobrze pamiętam. Albo z KS-em Legnickie Pole. Ikarem Miłą Gostowicę. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań drugiej grupy Legnickiej A-klasy. Albatros Jaśkowice, Sparta Rudna 0-7, Unia Miłoradice, Fortuna Obora 1-5, Campos Lucina, Relax Szklary, Walkover na korzyść Campusu, Błękitni, Koskowice, Orzeł Mikołajowice 3-6, Czarni Dziewin i Karmio Gostowice 2-4, Sparta Parszowice, Wilki Różana 4-2, ZZPD, Górnik Lubin, KS Legnickie Pole 1-3, Mewa Kunice z Rywkiem Manowice 2-5. Zobaczmy ligową tabelę. Na prowadzeniu Sparta Rudna, która ma 55 oczek, KS Legnickie Pole 51 i Karp 47, ale ma jedno spotkanie zaległe. Na dole ligowej tabeli, jak wiemy, Relax Szklary Dolne, który wycofał się z rozgrywek, Błękitni, Koskowice, Campos, Lucina i Mewa Kunice. My przenosimy się do trzeciej grupy Legnickiej A-klasy. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy na pojedynku Wiktorii Borek z Wiewierzanką Wiewierz. Poproszę o materiał wideo. Wiewierzanka Wiewierz po rundzie jesiennej była zdecydowanym liderem grupy pierwszej Legnickiej B-klasy. Wiosna jednak już nie należy do drużyny z powiatu górowskiego i nad drugą w tabeli Spartą Przedmoście mają jedynie 3 punkty przewagi. Wiewierzanka w miniony weekend przegrała z Wiktorią Borek 7-4, już do przerwy będąc zespołem słabszym od rywali. Od tamtej rundy to było nam 9 ludzi. Dużo kontuzji i powyjeżdżało do Niemiec, także jeszcze ten tydzień i później będzie dobrze już. Staramy się grać całą drużyną i staramy się wykorzystać wszystkie sytuacje, jakie mamy, bo ostatnie mecze nie pokazały naszej dobrej strony gry, a teraz wychodzi jak wychodzi, gramy. Prezes lidera grupy pierwszej Legnickiej B-klasy mierzy siły na zamiary i uważa, że Wiewierzanka nie będzie w stanie walczyć o awans do A-klasy. W gronie faworytów wymienia natomiast zespoły, które znajdują się bezpośrednio za nią. Na dzień dzisiejszy z tą kadrą, co mamy, to środek tabeli tak na stać. Chyba, że dojdą ci, co z Wąsosza, co ten, no to jeszcze powalczymy. A gdyby miał pan powiedzieć, kto będzie faworytem do awansu z tej grupy? Kogo pan najwyżej ceni z tej czołówki? Kwilice albo Przedmoście. Pomimo porażki, Wiewierzanka wciąż pozostaje liderem grupy pierwszej Legnickiej B-klasy. Wiktoria jest 7. Oczywiście bardzo państwa przepraszam, to była pierwsza grupa Legnickiej B-klasy. No i lider, w dalszym ciągu Adam, lider Wiewierzanka Wiewierz, no ale wiemy, która ma swoje problemy. No tydzień temu 11-2 bodajże, tak, teraz 4-7 porażka. No pytanie, czy tak jak mówił tutaj prezes, jest jeszcze szansa na to, że ktoś dojdzie, ktoś gdzieś wzmocni ich, może się coś jeszcze uda, ale powiem szczerze... Wiewierzanka w przyszłym sezonie nie zagra w rozgrywkach A-klasy i to jest już takie wprost powiedzenie prezesa Gajkowskiego, który no, mówi, że no, ten zespół no, rozsypał się zimą, trzeba budować na nowo, więc no, myślę, że szkoda. Możemy się bardziej emocjonować tym, co dzieje się za ich plecami, a tam jest naprawdę gęsto. No właśnie, Tęcza Kwielice, Błyskawica Luboszyce, poproszę o materiał wideo. Błyskawica Luboszyce odniosła bardzo ważne zwycięstwo w meczu 17. kolejki grupy pierwszej Legnickiej B-klasy. Podopieczni Marka Nowaka wygrali w Kwilicach z miejscową Tęczą 3-4 i wciąż utrzymują realne szanse na awans do A-klasy. Przyjechaliśmy tutaj z taką świadomością, że te Kwielice jednak tutaj na swoim terenie są zawsze mocne. Jesteśmy na to gdzieś tam przygotowani, chcielibyśmy tutaj no, wygrać tak na boisku przeciwnika. Luboszyce
No z nimi się ciężko grało w tamtej rundzie u nich. Warunki są boiskowe takie podobne, boisko też takie jak u nich, nie jest za duże. No Murawa lepsza, natomiast jeżeli chodzi o zawodników Lubuszyc, no to są dobrzy zawodnicy i z nimi gra się cały czas na styku. Przy wyrównanej grupie wszystko wskazuje na to, że walka o awans będzie toczyła się do samego końca, a kluczowe mogą być w tym spotkania z zespołami z dołu tabeli. Tutaj praktycznie taka mała druga czołówka się robi, są 3-4 drużyny, które mogą, życzę każdej drużynie właśnie awansu. No i my też na to liczymy, że po prostu uda nam się wygrać dzisiaj. No i kolejne spotkania również, zobaczymy jak to wyjdzie. Po rozegraniu 17 kolejek grupy pierwszej lnickiej B-klasy Tęcza Chwilice zajmuje trzecie, a Błyskawica Luboszyca szóste miejsce w tabeli. Adam mocno namieszał ten mecz tej ligowej tabeli, no bo teraz analizujemy teraz sytuację taką. Wiewierzanka odpuszcza, praktycznie jest już na pozycji przegranej, mimo tego, że dalej jest liderem, ale między drugim a szóstym miejscem to może się zdarzyć wszystko. To jest praktycznie tak samo jak w tej chwili w okręgówce, z tym, że wiadomo, że no, od Raścinała pierwsze miejsce dalej się liczy, tak? Tam jest od 1 do 6, a tutaj można powiedzieć od 2 do 6. Wszystko może się wydarzyć. Bodajże 5 punktów różnicy z tego 5 i 6 ma po jednym meczu mniej, więc no, naprawdę będzie ciekawa rywalizacja, tym bardziej, że no jasne deklaracje między innymi Kwilice, prezes Giwierski mówi, że chcieliby spróbować ponownie, byli już w A-klasie, chcą jeszcze raz spróbować zagrać Błyskawica Luboszyce, zero problemów, mają swoją grupę młodzieżową. Trener Nowak wprowadza tych nowych, swoich młodych zawodników, które prowadzili od najmłodszych lat i po prostu tylko przechodzą do kategorii wyżej. Teraz już są gotowi do gry w jego zespole. No, Kosmos Korzyn też na pewno chciałby się spróbować w A-klasie. No i Sparta przy Mosie także, więc na pewno bo ciekawa rywalizacja nas czeka, no i chyba w ogóle najciekawsza, jeśli chodzi o wszystkie B-klasy. Zgadza się. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Kosmos Korzyn pauzował, Olimpia Redków, Błysk Studzionki 0-3, Sokół Niechlów, Odra Grodziec Mały 0-2, Sparta Przedmoście, Skarpa Orsk 3-2, Tęcza Kwielice, Błyskawica Luboszyce 3-4, Wiktoria Tymowa, LZS Żelazny Most 7-1, Wiktoria Borek, Wiewierzanka Wiewierz 7-4, ligowa tabela. Wiewierzanka w dalszym ciągu jest liderem, no ale zobaczymy jak długo. Na drugim miejscu Sparta Przedmoście i to, o czym Adam mówiłeś. Tęcza Kwielice 29, Błysk Studzionki 28, Kosmos Korzyn 28 i Błyskawica Luboszyce 27 oczek dół ligowej tabeli. Olimpia Redków, która wycofała się z rozgrywek, Sokół Niechlów, LZS Żelazny Most. Przenosimy się do grupy drugiej legnickiej B-klasy. Tu ze swoją kamerą byliśmy na spotkaniu Kaliny Sobin z Wiktorią Niemstów. Poproszę o materiał wideo. Kalina Sobin odniosła kolejne wiosenne zwycięstwo w grupie drugiej legnickiej B-klasy i wciąż pozostaje w grze o awans do A-klasy. Tym razem drużyna z powiatu polkowickiego wygrała na własnym boisku z czwartą drużyną ligi Wiktorią Niemstów aż 5-0. Jak przeważaliśmy w każdym elemencie gry, od pierwszej minuty do ostatniej, także brawo dla chłopaków, to walka, ambicje. Nie zawsze można wygrywać, chociaż no, początek głównie był zły, nie? No ale później dwie bramki, raz jedna za drugą, ustawiły troszeczkę mecz, nerwy, które tam jakieś się wkradły. I no nie graliśmy dzisiaj dobrego meczu, powiem. W Sobinie nikt nie ukrywa, że w tym sezonie liczy się tylko awans do wyższej ligi. Deklaracja jest jasna, gramy o awans. Każdy najbliższy mecz będzie przybliżony do tego, także przygotujemy się na następny mecz. Po rozegraniu 18 kolejek Kalina zajmuje trzecie miejsce i ma 4 punkty straty do liderującej Unii Szklary Górne. Adam, szanse są. Remigiusz Postrożny nie ukrywa ambicji drużyny z Sobina. No wiemy, że to jest zawodnik, który też gdzieś tam ciągnie ten zespół na pewno, no i swoim doświadczeniem i swoimi umiejętnościami. No i mimo wszystko formą fizyczną, no na pewno wygląda zdecydowanie lepiej niż jesienią, może. Korzystny. Na pewno. Na boisku. Nie, na pewno gdzieś ciekaw jestem. Poza boiskiem no też. No bo jeżeli nie wiem, nie mnie to oceniać. Jeżeli analizujemy tą grupę, no to trzeba powiedzieć jasno, jeżeli pokonujesz trzeci chyba bodajże zespół ligowej tabeli, 5-0. Czwarty, bo trzecia jest Sobin. Zgadza się, przepraszam, czwarty, to stać się na to na pewno, żeby walczyć o ten awans. No a jak wiemy, w tej grupie może się wszystko zdarzyć. No Unia boleśnie przekonała się o tym w poprzednim sezonie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie deklaracje składać, no bo idą za tym też wyniki. Nauczyliśmy się już tego, że nie można właśnie lekceważyć tych, że do końca nie można mówić, że ktoś jest pewny awansu. No przekonał się o tym Unia w tamtym sezonie, przekonał się Krokus Kwiatkowice. No i no, na pewno trzeba ze spokojem podchodzić do
sprawy awansu, a decydować mogą nie tylko bezpośrednie mecze, ale także z tymi słabszymi rywalami. Adam, kolejne spotkanie z tej grupy. LKS Gaworzyce, Perła Potoczek. Poproszę o materiał wideo. PDE LKS Gaworzyce odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Drużyna Sylwestra Szamotuły już do przerwy prowadziła jedną bramką i liczyła na utrzymanie tego wyniku. No nie zapeszajmy, mamy też taką nadzieję. No zbieramy żniwo tych porażek już od dłuższego czasu i mamy młody zespół tak naprawdę i ten zespół potrzebuje czasu, żeby się wykreować, tak, żeby się ograć troszeczkę, nawet w tej B-klasie, tak, ale jest to potrzebne, nie? Niektórzy ci chłopcy po prostu nie trenują, bo gdzieś są po szkołach, tak, niektórzy pracują gdzieś tam na różne zmiany i to wszystko koliduje, no i przede wszystkim nasze boisko i to zaplecze, które posiadamy, nie daje nam jakichś tam wielkich efektów, jeżeli chodzi o treningi, jakieś inne rzeczy, nie? No to jest najgorsza nasza bolączka. To boisko jest w fatalnym stanie. To po części tylko usprawiedliwia te poczynania, które tutaj akurat moja drużyna wyczynia. Mimo tych warunków powinni się lepiej zaprezentować, gdzieś dostosowali się do ogółu i taki bałagan panuje, raczej nie gra w piłkę. Ostatecznie to się udało. Ekipa z Gaworzyc wygrała to spotkanie 2-1, co jest także pierwszym zwycięstwem w tym sezonie. Chcemy zwyciężyć, jasne, chcemy zwyciężyć dla tych kibiców, którzy tutaj przychodzą, dla tej lokalnej społeczności, tak, no, żeby się cieszyli tą wygraną, tak, no, każdy z nas by się cieszył, nie? Ja też bym się bardzo cieszył, że pierwszy mecz, który byśmy wygrali, no, mamy nadzieję, że uda nam się, no, zobaczymy, co pokaże i zweryfikuje boisko. Po zakończeniu spotkania doszło w Gaworzycach do sporych kontrowersji, ponieważ żaden z zawodników gospodarzy nie poddał się weryfikacji i oba kluby czekają teraz na orzeczenie legnickiego OZPN-u w tej sprawie. Adam, ciekaw jestem, jaka będzie opinia Wydziału Gier i Dyscypliny, no ale wydaje się, że sprawa jest jasna. No tak, no ja niestety byłem w przerwie, więc nie wiem, co się działo tam po meczu, no z relacji chłopaków z Potoczka, no poprosili o sprawdzenie dokumentów, żaden z zawodników Gaworzyc nie stawił się z dokumentami, no przynajmniej teoretycznie powinna być to sprawa prosta, aczkolwiek tak jak mówię, czekamy na orzeczenie OZPN-u, bo też nie byliśmy do końca przy tej sytuacji, więc ciężko nam jest oceniać. Komplet wyników z tej serii spotkań. Pauzowały drużyny z Kłopotowa i z Chocianowca. Kupryt 0-2 Sucha Górna, Unia Szklary Górne, lider pokonuje. Kupryt 0-3. Zamęt 2 Przemków, Stal 2 Chocianów. W pojedynku rezerw lepsza Stalówka 3-0. Amator Wierzchowice, LZS Nowa Wieś Lubińska 3-1. LKS Gaworzyce, Perła Potoczek 2-1. Huzar Raszówka, LZS Koźlice 1-3. Kalina Sabin, Wiktoria Niemstów 5-0. Zobaczmy ligową tabelę. Prowadzi w dalszym ciągu Unia Szklary Górne, ale na pewno czuje już oddech na plecach rezerw Stali Chocianów i Kaliny Sobin. No już tutaj z mniejszą zdobyczą punktową Wiktoria Niemstów. Zobaczmy dół ligowej tabeli. Ligową tabelę zamyka zespół z Gaworzyc, Raszówki i Nowa Wieś Lubińska. My przenosimy się do trzeciej grupy legnickiej B-klasy. Tutaj poproszę o materiał zdjęciowy z pojedynku Lubiatowianki Lubiatów z Gryfem Olimpią Krotoszyce. Poproszę o materiał. Lubiatowianka Lubiatów niespodziewanie wysoko rozbiła Gryf Olimpię Krotoszyce w meczu 17. kolejki grupy trzeciej legnickiej B-klasy. Gospodarze wygrali 7-1 i wciąż zajmują trzecie miejsce w lidze, ustępując jedynie Płomieniowi Michów i Kolejarzowi Miłkowice. Adam, wysokie zwycięstwo. Wysokie zwycięstwo, ale Lubiatowianka no, pokazuje, na początku sezonu miała jakieś słabsze chwile, ale od tego momentu no, prezentuje się bardzo dobrze. I wydaje się, że to właśnie w starciach z Płomieniem Michów, Lubiatowianki z Płomieniem Michów i z Kolejarzem Miłkowice, no może się rozstrzygnąć, kto awansuje do klasy w tym sezonie, no bo obydwa zespoły nie będą miały łatwy z tym rywalem. No naprawdę, patrząc na poczynania, czy to końcówki rundy jesiennej, czy początku wiosennej, no to Lubiatowianka spisuje się bardzo dobrze, no i pewnie zajmuje to trzecie miejsce. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Lubiatowianko Lubiatów, Gryf Olimpia Krotoszyce 7-1, LZS Biała, Kolejarz Miłkowice 1-6, Adam, Kolejarz podniósł się po tej trudnym meczu z Mewą Woliszów, no a Mewa znowu z drugiej strony pokonuje Iskrę Niedźwiedzica 9-0, Sokół 2 Krzywa, Iskra 2 Kochlice 0-6, Olimpia Olszanica, Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 1-5, Orlik Okmiany, Start Osetnica 1-1, Płomień Michów, Walkowerem z Polonią Ernestynów. Zobaczmy ligową tabelę. Płomień Michów na czele, 47 oczek, Kolejarz Miłkowice 46 punktów.
Lubia Tawianka jest trzecia, to o czym Adam wspominał. Dół ligowej tabeli Polonia Ernestynów, która wycofała się z rozgrywek, Iskra Niedźwiedzice, Olimpia Olszanica i LZS Biała. Przenosimy się do grupy czwartej. No i tutaj Adam Szlagier w tej grupie, lider z wiceliderem, Krokus Kwiatkowice, LZS Budziszów Wielki. Poproszę o materiał zdjęciowy. No i Adam, w Prochowicach, gdzie Krokus rozgrywa swoje mecze, gospodarze okazali się lepsi od drugiej siły tej ligi, wygrywając 2-0. Bramki zdobywali Mariusz Bielik i Damian Legieta. W 90 minucie przypieczętował zwycięstwo Krokusa. Adam, jeśli chodzi o Krokusa, nie będę wyrokował, bo wiemy, jaka sytuacja była w tamtym sezonie. Długo, jeszcze dłużej prowadzili, żeby oddać w końcówce awans do A-klasy. No tak, no, wydaje się, że przysługę wielką w poprzednim tygodniu Budziszowie zrobiła rezerwy Kuźni. No, trzeba było teraz tylko po prostu, trzeba było po prostu zapunktować z Krokusem. No, to się nie udało, Krokus odskakuje, Krokus ma lepsze bezpośrednie mecze. No i teoretycznie przynajmniej, podobnie w tamtym roku, zmierza ku A-klasie, ale nic nie można powiedzieć na pewno, bo tak jak wspomniałeś, wcale nie słabszy Krokus kadrowo w poprzednim sezonie, także nie był w stanie awansować. Co będzie teraz, przekonamy się za kilka tygodni. Adam, tutaj jeszcze taki miły aspekt. Zadebiutował w barwach Krokusa Marcin Pedryc, syn trenera Jarosława Pedryca. Marcin, który jest gdzieś tam zaprzyjaźniony z naszym programem, często mamy okazję porozmawiać z nim. No i tutaj brawa też dla Marcina za stronę internetową, którą prowadzi w Prochowicach. Dla niego debiut w barwach, jak udany w meczu na szczycie. Zwycięstwo. Tych minut było z każdym kolejnym meczem coraz więcej, bo na pewno fajny chłopak, który naprawdę ogarnia fajnie wszystkie sprawy w okolicach Prochowiczanki, to nie tylko strona internetowa, ale fanpage, różnego maści filmiki, więc na pewno gratulacje dla zapału i oby ten zapał był równie wysoki, jeśli chodzi o granie w piłkę w Krokusie Kwiatkowice. No, pozostaje tylko życzyć zdrowia, a reszta sama przyjdzie, jak to mówią. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Zdrowia i awansu. Krokus Kwiatkowice, LZS Budziszów Wielki 2-0, Kuźnia 2, Jawor, Korona Kawice 2-5, LKS Chełmiec, Unia Rosochata 1-3, Gama Ujazd Górny, Orzeł Konary 4-2, Orzeł Pichorowice, Czarni Golanka Dolna 3-1, Poldera Damianowo, Zjednoczeni Gościsław 3-0, Cicha Woda Tyniec Legnicki, Ikar 2, Miłogostowice 6-2. Krokus na czele 44 punkty, LZS Budziszów Wielki 41 oczek, dół ligowej tabeli, Czarni Golanka zamykają tą tabelę z 4 punktami, Gama Ujazd Górny 8 punktów, Orzeł Pichorowice punktów 9. Adam, dziś mniej czasu poświęcamy grupie piątej, ale trzeba wspomnieć jedno. Mecz na szczycie pomiędzy Nowym Kościołem a Lipą, zwycięstwo Lipy 4-0 i to ona wskakuje na fotel lidera. Wskakuje na fotel lidera i bardzo ważny aspekt, ma także bezpośrednie mecze na plus. Pierwszy to Nowy Kościół wygrał 2-1, teraz 4-0 na Lipy. Czyli obydwa zespoły będą miały taką samą liczbę punktów, co jest bardzo możliwe, bo wydaje się, że ta liga jest tak wyrównana, jeśli chodzi o te dwa zespoły. No to w A-klasie zagra Lipa, która w poprzednim sezonie też do końca walczyła o ten awans. Ostatecznie się nie udało i teraz na pewno będzie chciała odkupić to, co w tamtym roku się nie udało. Adam, kończąc dzisiejszy program, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć naszym telewidzom spokojnych świąt. Święta wypadają w najbliższy weekend, więc Adam, troszeczkę mniej tych emocji sportowych. No ale w sobotę mecze trzeciej ligi, czwartej w naszym regionie, więc jest na pewno także sporo zaległych, więc my też będziemy w wtorek. Mieli o czym na pewno porozmawiać. Dokładnie. Także jeszcze raz życząc Państwu spokojnych świąt, kończymy dzisiejszy program Piłkarskie Niższe Ligi. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Na zegarach wybiła godzina 18.30, a więc pora na program Piłkarskie Niższej Ligi ze studia Telewizji Regionalnej. Witają Państwa Radosław Salamon oraz Adam Michalik. Adam, ten weekend stał pod dyktando spotkań szlagierowych w B-klasie, czwartej i piątej grupie, no i sporych niespodzianek głównie w klasie okręgowej. No, jeśli możemy mówić o niespodziankach, no to nie do końca bym się z tym zgodził. No, wydaje mi się, że no, potwierdziły się po prostu te nasze spostrzeżenia z poprzednich kolejek i no, może patrząc przez pryzmat tabeli, no, to były niespodzianki, no ale patrząc na dyspozycję poszczególnych zespołów, no to wydaje mi się, że niespodziankami tego nazwać nie możemy. Adam, zanim przejdziemy do według mnie niespodzianek, a według Ciebie nie do końca, to najpierw przeanalizujemy to, co działo się w lidze trzeciej oraz w lidze czwartej. Trzecia liga, grupa trzecia, Unia Turza Śląska, KGHM Zanam Polkowice. Adam, w tamtym tygodniu mówiłem na przykładzie rezerw Miedzi, że jeżeli na stałe chcesz zadomowić się w górnej części tabeli, to musisz pokonywać zespoły z dołu tabeli. No, tak było w przypadku Turzy, która jest w dalszym ciągu przedostatnia. W tamtym tygodniu zremisowała z rezerwami Miedzi, no, a teraz u siebie pokonała KGHM Zanam Polkowice 2-0 po bramkach Hanzela. Jesteś zaskoczony? Nie do końca się zgodzę z tym, o czym powiedziałeś. Ta liga trzecia jest tak bardzo wyrównana, że no, trzeba wygrywać z każdym. To nie ma różnicy, czy jedziesz na mecz do Jastrzębia, pokazały to Polkowice, pokazała to ostatnio Lechia Dzierżoniów. Nie ma tam, czy jedziesz do lidera, czy jedziesz do ostatniego zespołu. Wszędzie jest ciężko. Wszędzie trzeba równie mocno walczyć o te trzy oczka. No, Unia Turza Śląska no, chyba wykorzystała też to, że Polkowice, no, tego, że się wszyscy spodziewali, że w tygodniu bardzo szybko i gładko rozprawi się z Prochowiczanką, no to musiała swoje wybiegać, żeby awansować do finału okręgowego Pucharu Polski. I myślę, że to się jeszcze troszeczkę odbiło, ale... Przypomnijmy, wynik 5-2, do 50, 60 prawie minuty było 2-2. No tak, dlatego mówię, dopiero wejście Wojtka Konefała, Bednarskiego, no to no, rozruszało tę grę Polkowicza, no ale no cóż, 3 punkty stracone, trzeba grać dalej, sytuacja nie jest zła i no jedziemy dalej. Adam, pewne jest jedno, Turza walczy o życie i potwierdza to. No. To pół ligi nie... walczy o życie tak naprawdę w tej trzeciej lidze, tym bardziej, że po raz kolejny można powiedzieć, no nikt nie wie ile drużyn spadnie, więc to co się dzieje w drugiej lidze jest bardzo ważne dla trzecioligowców. No i tu każdy walczy o życie, tu nie można być do końca pewnym, to jest chyba jedyny plus tego, że właśnie mamy taki w tym momencie system, że nie wiemy tak naprawdę, ile drużyn spadnie. Adam, nie odbyło się spotkanie pomiędzy Olimpią Kawary a rezerwami Miedzi ze względu na zły stan boiska. Tak więc to pozostaje nam zobaczyć komplet wyników z tej serii spotkań. Tak jak już wspomniałem, Unia Turza Śląska, KGHM Zanam Polkowice 2-0, a spotkanie Olimpii Kowary z Miedzią Legnica nie, z rezerwami Miedzi Legnica nie odbyło się ze względu na zły stan boiska. Zobaczmy ligową tabelę. Na prowadzeniu w dalszym ciągu GKS Jastrzębie 46 oczek, Ruch Dzierzowice i Stal Brzeg na miejscach drugim i trzecim. Jeśli chodzi o naszych przedstawicieli, to na razie meldują się oni w tej drugiej części ligowej tabeli. 10 miejsce KGHM-u Zanam Polkowice, no i 12 rezerw Miedzi, które mają... Ważny mecz rezerw Miedzi w najbliższy weekend z Lechią Dzierżoniu, więc to na pewno jest taki mecz o 6 punktów dla obydwu zespołów. Przechodzimy do czwartej ligi. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy na pojedynku Sparty Grębuci. Ponownie uwierzyć w siebie i ogrywać kolejnych rywali. Adam, kolejne zwycięstwo Orkana Szczedrzykowice, tym razem z Lutnikiem Jerzów Sudecki. I kolejna bramka. 4-1, do tego zmierzałem. Kolejna bramka popularnego Makarone, Daniel Dudkiewicz. No, brawo, trzeba przyklasnąć temu Joker zawodnikowi. Joker w talii trenera Leśkiewicza. Dokładnie, Joker w talii. Trochę przypomina mi się sytuacja Marcina Robaka w Lechu Poznań, który wchodząc gwarantuje jakość i bramki. Tak na razie jest w przypadku Daniela Dudkiewicza, który w kolejnym spotkaniu już potwierdza swoje umiejętności, zdobywa bramkę na 4-1. Wcześniej strzelali Pilarowski, Długosz i Tański. No, Orkan dalej w pościgu. No tak, ale tego się spodziewaliśmy. Ja mówiłem od początku, że no, powrót trenera Leśkiewicza to będzie największe wzmocnienie tego zespołu w przerwie zimowej, no, w poprzedniej rundzie jesienią. No, również dopóki ten Leśkiewicz prowadził tą drużynę, no, to ona podążała od zwycięstwa do zwycięstwa. No i zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Czekam po prostu z utęsknieniem, można powiedzieć, na mecz z Zagłębiem. No myślę, że do tego momentu obydwa zespoły no nie stracą punktów w tej lidze i
No i wtedy będziemy tym razem na boisku w Szczerczykowicach, czyli dodatkowy atut dla gospodarzy, świadkami naprawdę emocjonującego spotkania, które jeszcze może namieszać w tej lidze. Adam, ostatni nasz przedstawiciel rezerwy Chrobrego, które wygrały w wykrotach z tamtejszym Piastem 3-1, przegrywały 1-0. Później bramki zdobywali Kaczmarek, Obiała dwukrotnie. No i podopieczni Jarosława Helwiga dopisują kolejne 3 oczka do swojego konta. No tak, nierówne rezerwy Chrobrego. W poprzednim tygodniu taka porażka z Orlą Wąsosz, która jest co prawda mocna, ale kończyła w 9 to spotkanie z podopiecznymi trenera Helwiga. Teraz Chrobry wygrywa z Wykrotami. Ciężkie wydają się być te święta, które będą w Wykrotach. Teraz porażka z Chrobrym, w środę przyjeżdżają do Lubina, więc raczej ciężko się spodziewać, żeby potrafili też wyrwać punkty tutaj. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań 4 Ligi Dolnośląskiej, Grupy Zachodniej. Tak jak już wspomnieliśmy, Orkan Szczerczykowice pokonał Lotnika Jerzów Sudecki 4-1. Piast Wykroty, Chrobry 2 Głogów 1-3. Orla Wąsosz, rezerwy Zagłębia Lubin 0-2. Sparta Grębocice, Zamet Przemków 4-3. Stal Chocianów, GKS Warta Bolesławiecka 1-3. Zobaczmy ligową tabelę. Na przedzie nic się nie zmienia. Pewnie rezerwy Zagłębia zmierzają do trzeciej ligi. Orkan Szczerczykowice stara się gonić podopiecznych Andrzeja Turkowskiego. 42 oczka, drugie miejsce, Apis Jędrzychowice trzeci, Stal na miejscu piątym, rezerwy Chrobrego na miejscu siódmym, Sparta Grębocice na miejscu ósmym, Orla Wąsosz miejsce dziewiąte. No i na miejscu czternastym ostatni przedstawiciel naszego regionu w czwartej lidze, Zamet Przemków. My przenosimy się do klasy okręgowej. No i Adam, na początek blok zdjęć. Trzy spotkania: UKS Huta Przemków Odra Ścinawa, Kuźnia Jawor Konfeks Legnica oraz Dom Stowarzyszenia Chojnowianka Chojnów. Poproszę o blok zdjęciowy. Adam, ja sobie jednak zapisałem, że działo się w tej okręgówce. Dla ciebie te wyniki może nie są zaskoczeniem. Dla mnie tak. Dlaczego? UKS Huta Przemków, solidny zespół, bardzo solidny w tej rundzie. Nie podlega to dyskusji, odniósł dopiero jedną porażkę. UKS Huta Przemków pokonuje lidera Odrę Ścinawa 2-0 po bardzo dobrym meczu i po bramkach Krystiana Muszyńskiego oraz Artura Andrzejczaka. Adam, naprawdę dla ciebie nie jest to zaskoczenie? Chociaż przyznam Państwu szczerze, że Adam jeszcze na parę godzin przed spotkaniem w rozmowie ze mną stwierdził, ja obstawiałem remis, Adam powiedział jasno, Huta zwyciężył siebie. No i tak się stało, Adam. Ciężko jest powiedzieć, pomimo pełnej sympatii dla chłopaków z Odry Ścinawa, coś tam po prostu nie funkcjonuje. Ta wiosna, pomimo, może trochę ten obraz tej gry zespołu mógł zaburzyć, to wysoka wygrana z Czarnymi Rokitki, ale i tam ta gra nie wyglądała dobrze do momentu czerwonej kartki uzyskanej przez bramkarza. Huta szczególnie na własnym boisku jest bardzo groźna. Ten Przemków na tym osiedlu, to jest ciężki teren dla wszystkich zespołów, podobny, nie wiem, jak Grabskiego, gdy ktoś jedzie na Konfeks. Tam ciężko się gra. Wyczekali, atakowali, nie przestraszyli się. I okazało się, że to wystarczyło na Odrę Ścinawa. Odrę Ścinawa, która zaczyna mieć drobne tarapaty. I chyba tylko to, że przegrał też Górnik Złotoryja. To ich ratuje, że wciąż jeszcze są liderem. No właśnie, Adam, to jest druga z tych niespodzianek, o których ja wspomniałem. Niespodzianka. To można też w dwójnasób gdzieś odbierać, bo Górnik przegrał z Rodłem Granowice, gdzie wiemy, jak ciężko się gra w Granowicach i w jak dobrej formie jest zespół Rodła Granowice. Ale Adam, jeśli mówimy... Tutaj muszę przyznać, że to jest na pewno niespodzianka. Jeśli mówimy o niespodziance, to będą większego kalibru niż ten pokonanie Huty w Odrę Ścinawa. Adam, postaram się obronić swoją tezę. Wiesz, kiedy ostatnio Odra przegrała mecz? To był koniec października z Górnikiem Złotoryja. Mówimy o zespole, mimo wszystko, który dopiero odnotował trzecią porażkę w 20 kolejkach. Na boisku drugą. To jest dodatkowy aspekt, więc dla mnie mimo wszystko jest to niespodzianka. To jest w dalszym ciągu lider, który wiosną nie przegrał. Ja wiem, że też wygrał tylko raz, ale z drugiej strony w przypadku Odry powiedzmy, patrzyłem na to spotkanie z perspektywy 60-40 na korzyść Odry.
bo uważam, że ten zespół ma w dalszym ciągu jakość i to on ma przewagę psychologiczną, bo jest liderem tabeli. W przypadku Górnika Złotoryja to też jest bardzo dobry zespół i tak jak powiedzieliśmy, który też bodajże odniósł 3 porażki chyba tylko w lidze. To jest też pierwsza wiosenna. Dlatego ja osobiście rozpatruję to w kategoriach gdzieś jakiejś niespodzianki, jakiegoś zaskoczenia. Nie no, jeśli mówimy o Odrze, to zadam ci jedno proste pytanie. Ile widziałeś zespołów w rundzie wiosennej grających lepiej niż Odra Ścinowa w klasie okręgowej? Pytanie jest takie jeszcze, ile razy widziałem Odrę Ścinowa? No. Bo to też jest inny aspekt. Powiem szczerze, wiem, że daleko tej drużynie do tego zespołu z pierwszej rundy. No tak, to nie, no powiedzmy sobie, tam się zespół mimo wszystko wzmocni. No, wiele osób narzeka na Michała Piechutę, no ale to jest na pewno zawodnik o wielkim potencjale. No tylko ta drużyna wiosną nie pokazuje tego swojego potencjału, dlatego to nie mogą być zaskoczenia. No dalej jestem zdania, to co powtarzam od kilku tygodni, ta Odra w końcu zaskoczy, tylko żeby nie było za późno. Z drugiej perspektywy, Huta Przemków, brawo, brawo i jeszcze raz brawo dla chłopaków. Wiemy, z jakimi problemami Huta się borykała i prawdopodobnie jeszcze do końca tego sezonu borykać będzie. Żeby tylko do końca. Tak, tego już w tej chwili chyba tylko pozostaje nam życzyć Hucie, żeby z końcem tego sezonu skończyły się ich problemy finansowe. Żeby czasem Bartek Ruba gdzieś nie poszedł, no ale nie, to tak mówiąc całkowicie serio, no, nasz fotograf był ponownie Paweł Andrzejewicz na meczu i ponownie mógł powiedzieć to, że taka uwaga, no o ile w A-klasie Bartek potrafił mógł sam wygrywać tym meczem, to teraz dużo jakości dodaje cały zespół i za cały zespół ciągnie tą grę, więc no, klasa okręgowa to jest naprawdę wyższy poziom sportowy i tutaj no, sam Bartek Ruba nic nie da rady, no ale tu cały zespół ciężko pracuje i wygrał to spotkanie jak najbardziej zasłużenie, no bo był zespołem lepszy. Adam, jeśli chodzi o kolejne mecze, które mieliśmy okazję zobaczyć w okiem obiektywu, Kuźnia Jawor pokonała Konfeks 1-0 po bramce w 86 minucie. No i to taka bramka pokoleniowa, powracający Folc, który bodajże 17 lat temu odchodził z Kuźni. I teraz podaje do 17-letniemu. Dokładnie, Sewerynowi ciekawostki, gdy Folc odchodził z Kuźni Jawor, to Sucheckiego jeszcze nie było na świecie. Seweryna jeszcze nie było na świecie, dokładnie. To też taki fajny aspekt tego spotkania. No i też brawo dla Kuźni, no bo takie mecze też trzeba potrafić wygrywać. Brawo dla Fernanda Rzutka, no bo zagranie wabank, no, ściąga Bagińskiego, najlepszego strzelca swojego zespołu, wpuszcza Folca, który debiutuje, więc zawodnik bardzo, bardzo doświadczony. No nie, ale nie oszukujmy się, no Bagiński to jest zawodnik, który od kilku lat jest z czołówce królów strzelców. Ale Adam, no jakie ryzyko, kogo wprowadzić innego, jak nie takiego zawodnika, no nie, jak Folc, który ma odmienić oblicze spotkania? Powiem tak, wartość dodana, taki zawodnik, który może wejść, który może sprokurować faul w groźnej sytuacji, który może pokusić się o rzut karny, który może mieć przebłysk swoich umiejętności w takiej lidze. Ale on nie musi mieć przebłysk, to nie jest zawodnik 45-letni, to jest zawodnik, który jest w pełni, już po kontuzji wraca w pełni zdrowia. No i to jest zawodnik, który nawet czy motorycznie, czy kondycyjnie przez tyle lat grający na najwyższych szczeblach rozgrywkowych, to wciąż będzie gracz, który no, nie będzie odstawał, a wydaje mi się, że może nawet być lepszy motorycznie czy fizycznie od większości zawodników w tej klasie okręgowej. Adam, ostatnie spotkanie, które widzieliśmy w obiektywie, Dom Stowarzyszenia Siedliska, Hojnowianka Hojnów, bramki Lazarka i Tomczyka zadecydowały o tym, że Dębowi dopisali 3 kolejne oczka i wydaje się, że na stałe zadomowili się gdzieś tam w tej przynajmniej górnej części tabeli. Ja już tak w pewnych rozmowach mówiłem, Siedliska to jest taki zespół podobny jak Konfeks i Huta. To są drużyny, którym nie grozi awans w żadnym wypadku, ale nie grozi także spadek i to będą takie drużyny, które już sobie tam gdzieś w środku tabeli będą to można powiedzieć tak obojętnie zajmować swoje pozycje, no bo strata do góry jest zbyt duża, no dół raczej też tego nie odrobi. Adam, znowu na drugim biegunie Hojnowianka, która w dotychczasowych wiosennych spotkaniach zdobyła tylko 1 punkt i wydaje się, że no do końca będzie musiała martwić się o utrzymanie, tak jak i przyszłość Prusice. No tak, no przyszłość Prusice, no chociaż Prusiczanie to akurat do 50 minuty no, dzielnie stawiali się w Prochowicach, Prochowiczance, no potem pierwsza bramka już potem się sypnęło, no ale to już często tak jest, no niestety, no co by tu dużo powiedzieć, no ten dół troszeczkę, te 4 zespoły, no
No, widać, że troszeczkę opadają i ta strata zaczyna się robić kilkupunktowa. No, co ile jeszcze Rodo Granowice naprawdę gra dobrą piłkę w rundzie wiosennej, jeszcze może mieć nadzieję na odrabianie strat, no to z tymi pozostałymi no to naprawdę no nie jest zbyt różowo. Adam, czy te potknięcia Odry i Górnika mają wpływ na gdzieś tam twoje postrzeganie kandydatów do walki o awans? Kandydatów jest według mnie dalej pięciu, no chyba, że Grom wygrywa w sobotę, to mamy szóstego kandydata do awansu. Zgadza się, liga jest bardzo wyrównana, jeszcze bardziej niż była i pokazuje ligowa tabela. Prochowiczanka, patrząc na tabelę wiosny, jest pierwsza. Ma cztery zwycięstwa i jeden remis, jeśli dobrze pamiętam. Ciekawe, najlepszy mecz zagrała w pucharze, w którym przegrała mecz. A tak patrząc na tą tabelę, Odra Ścinawa dopiero dziesiąta, jeżeli chodzi o tabelę wiosny. To mnie dziwi, no naprawdę, no, tak jak mówię, no, wbrew pełnej sympatii dla chłopaków ze Ścinawy i w ogóle całego klubu, no to nie zachwycają i tylko ta czerwona kartka z rokitkami no, zadecydowała o tym, że mają zwycięstwo, bo wcale nie byli do tego momentu zespołem lepszym. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań klasy okręgowej. Prowiczanka, Prowice, przyszłość Prusice 5-0, ale tak jak Adam powiedział, do 51 minuty na tablicy utrzymywał się wynik 0-0. Ponoć z tego, co udało mi się dowiedzieć, no to mocno reagował w szatni trener Pedryc, co pobudziło zawodników. Trzy bramki między innymi z zametem Przemków, emocji nie brakowało, więc poproszę o materiał. Sparta Grębocice po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonała zamet Przemków 4-3 w meczu 19. kolejki Saltek z 4. ligi. Wygrana podopiecznych Pawła Młodzińskiego pozwoliła im skoczyć do górnej połówki tabeli. Na pewno to było ciężkie spotkanie, zresztą jeszcze grając w klasie okręgowej z zametem zawsze te mecze stały takie na styku, były dużo nerwów, ale cieszymy się, mamy 3 punkty, zostają u nas w domu, także... To jest ich problem, nie nasz. Na pewno mecz walki. Przespaliśmy, można powiedzieć, pierwsze 15 minut, gdzie straciliśmy dwie bramki, które, można powiedzieć, no, zadecydowały o pierwszej połowie. Doszliśmy ich, no, był kontakt, ale znowu rozluźnienie, strata bramki na 3-1. Gonitwa, wiadomo, no i tak się skończyło pierwsza połowa, że złapaliśmy kontakt na 3-2. No, druga połowa, od mocnego uderzenia zaczęliśmy. Na 3-3 niestety. Znowu rozluźnienie wkradło się w szeregi drużyny, no i straciliśmy bramkę na 4-3 po 5 minutach, także co tu dużo mówić. Przemkowianie dobrze rozpoczęli rundę wiosenną, bo w pierwszych dwóch meczach zdobyli komplet punktów. Teraz przyszły jednak dwie porażki i zespół musi się podnieść, by w dalszym ciągu walczyć o utrzymanie w Saltek w 4. lidze. Z tego, co tutaj chłopaki mówią, w dalszej rundzie no, brakowało czegoś. Trochę przygotowania, trochę może szczęścia. No... Jakieś wzmocnienia są, wiadomo, no będziemy walczyć, no bo nic nam więcej nie pozostało. Każdy mecz będziemy dawać siebie 120%, no bo no chcemy utrzymać tą ligę, wiadomo. Teraz przed zametem kolejne ciężkie zadanie. Na własnym stadionie Przemkowianie podejmować będą Orle Wąsosz, która zajmuje 9. miejsce w tabeli. Sparta zagra natomiast z GKS-em Wartą Bolesławiecką. Adam, dla Sparty 3. zwycięstwo w 4. meczu. Forma dobra. Ale i zametu nie najgorsza mimo tej porażki, no bo tak jak mówiliśmy, 2 pierwsze mecze wygrane, teraz porażka, ale po walce 4-3. No ja myślę, że tam żyją nadzieją, że jest ta liga do uratowania. No pewnie jest ta liga do uratowania w takiej formie, jakiej jest zamet, no to będzie kolekcjonował te punkty po kolei, że tak powiem. I no myślę, że gdzieś tam na granicy będzie się wahał pomiędzy utrzymaniem a miejscem bezpiecznym. No życzymy oczywiście zametowi, żeby się utrzymał. A co do Sparty, Grębocice? No, Grębocice w tej rundzie przegrały tylko z Ozdrowami Zagłębia, gdzie no, także zaprezentowały się bardzo dobrze. 1-3. Więc nie ma co narzekać. Górna ósemka już jest ich. Zgadza się. Adam, powtórkę mieliśmy z jesieni, jeśli chodzi o pojedynek Orli Wąsosz z Rezerwami Zagłębia. 0-2, w Lubinie było 2-0. Bramki zdobywali Damian Oko i Marcin Gołębiowski, ale to też pokazuje, że Orla jest bardzo solidnym zespołem jak na tą ligę i broni się... Wydaje mi się, że bardziej solidną niż pokazuje to miejsce w tabeli w tym momencie, no bo zespół, który, no ta góra, która czy to jeździ do Wąsosza, czy to Orla jedzie do tych zespołów z czołówki, no to nie mają łatwo z tym rywalem. No brakuje troszeczkę tych punktów, no ale
mamy nadzieję, że ta wiosna będzie należała do naszych zespołów, no i jeszcze będą poprawiać te swoje pozycje w tabeli. No na razie, Adam, ciężki ten początek dla Stali Chocianów, która tym razem przegrała z GKS-em Wartą Bolesławiecką 1-3. Ja powiem szczerze, gdzieś po cichutku tak łudziłem się przed startem tej rundy, że Stal pokusi się o walkę o trzecie miejsce. Na razie będzie bardzo ciężko, trzeba to jasno powiedzieć. Ten start na wiosnę no nie jest chyba taki, jak trener Wolan by sobie życzył. No tak, ale nie da się grać przez cały sezon równo i wygrywać wszystkiego. No Stal i tak, przypomnijmy, jest Beniaminkiem, jest bardzo wysoko w tabeli. Myślę, że ten zespół w końcu odpali i zacznie podobnie jak jesienią kolekcjonować punkty. Tym bardziej, że no, w przerwie zimowej pokazali w tych sparingach, że stać ich na wiele i nie muszą się nikogo bać. To jest, myślę, kwestia czasu, jakiegoś przełamania, które wtedy pozwoli drużynie